W tym tygodniu gościem MMA TV jest pan Tomasz Knap, organizator zawodów Alma. Witam. Witam serdecznie. No i na początek rozmowy chciałbym, żeby pan opowiedział o historii Almy, bo to już jest 16. edycja zawodów. Kilka lat już macie za sobą. Tak, tylko że Alma jako zawody powstała w Warszawie, pierwsza edycja organizatora był Mirosław Okuński. Później z pewnych przyczyn została przeniesiona do Sochaczewa, zaczął organizować ją Sławomir Cypel. Ja dołączyłem się do Almy przy 11. edycji. 11. edycji to była Alma w Bochni. I od tej pory sobie współpracujemy. Ostatnie zawody odbyły się w Sochaczewie. 16. edycja będzie miała miejsce w Bochni, czyli generalnie w różnych miastach organizujecie te zawody, prawda? Tak, Alma w 2011 roku Polski Związek Jiu-Jitsu, że tak powiem, przyjął po prostu MMA zostało zrzeszone jak pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu i Alma jest oficjalną imprezą Polskiego Związku Jiu-Jitsu, czyli ministerialną, na której mogą się wojownicy MMA realizować. Pierwsza impreza właśnie taka oficjalna była u mnie w Bochni rozgrywana. To była Alma 15, Alma 14, przepraszam, w październiku 2010 roku. Następna była Alma 15 w Sochaczewie i tak samo pod koniec 2011 roku były pierwsze oficjalne mistrzostwa Polski w Terefinie rozgrywane. Tak samo organizatorem był Dragon Sochaczew, osobowo Sławomir Cypel z Radem Piotrkiem. No, myśmy podjęli współpracę w 2011 roku i ja Almę robię już trzeci albo czwarty raz w Bochni. I przyznam się szczerze, że bardzo dobrze mi się robi z tymi panami, bardzo dobrze mi się współpracuje, bardzo dobrze mi się robi z nimi zawody, bo wszystko jest tak naprawdę zapięte na ostatni guzik i przede wszystkim uczciwie, tak? Na każdych zawodach jest każda walka nakręcana, monitorowana, także można zgłosić do sędziego, jeżeli ktoś się nie zgadza z werdyktem albo z przebiegiem walki, jak tam było sędziowane, można zgłosić sprzeciw, można zatrzymać, cofnąć. No i rozpatrujemy te sprzeciwy, jeżeli takie oczywiście są. Macie się czym pochwalić, dlatego że te zawody są chyba największymi amatorskimi zawodami MMA w Polsce. No i tak naprawdę właśnie tam swoje szlify zdobywało kilku bardzo dobrych zawodników polskich, prawda? Tak, no na Almę przyjeżdża około 300 zawodników. W Sochaczewie Alma jest dwudniowa, w sobotę i w niedzielę. W sobotę odbywa się ograniczona formuła pierwszy krok juniorzy, a w drugi dzień full contact. 300 zawodników na dwóch matach czy na trzech to naprawdę jest od rana do godzin późno popołudniowych, a nawet wieczornych ciężka praca. Chyba nie pamiętam, ale na Almie 15 było 254 walki, to proszę sobie przeliczyć czasowo, ile to trwa. A co pan powie o zawodnikach, którzy właśnie startowali na Almie, a teraz już w zawodowym MMA występują, bo kilku zawodników takich jest, prawda? No, można chyba tych wszystkich naszych czołowych, którzy teraz po zawodowych matach i ringach startują, doliczyć, bo teraz się pokazują tak samo na zawodach jako trenerzy. Na ostatniej Almie na mistrzostwach Polski był Antek i Paweł, Antek Mielecki i Paweł Nacula i był Krzysiu Kułak. Także chłopacy, którzy wcześniej startowali w zawodach, teraz przyjeżdżają jako trenerzy, a sami startują na zawodowych galach, prawda? Ten turniej, znaczy te zawody będą miały w swoich konkurencjach pewną nowość, dlatego że teraz będzie możliwość startu w turnieju BJJ, prawda? Brazylijskiego jiu-jitsu, co do tej pory w Almie nie znajdowało miejsca, prawda? Tak, po bujnych, że tak powiem, burzliwych rozmowach doszliśmy do wniosku, że jednak przy MMA chcemy robić jiu-jitsu, tylko bez G, dlatego żeby początkujący zawodnicy, którzy jeszcze tam nie spełni, że tak powiem,
nie chcieliby konfrontować się z chłopakami, którzy już ćwiczą, a chcieliby już spróbować swoich sił na ringach, mogliby startować, prawda? Czyli to jest, to nie jest grappling, tylko to jest takie dojazdy od SG, tak? Czyli de facto to wszystko to w MMA tylko w taki moment. Dobrze, a gdyby chciał ktoś uczestniczyć w takich zawodach, być może takie osoby są, które będą słuchać tej naszej rozmowy, proszę powiedzieć coś o samych przepisach walk w Almie. Czym te przepisy różnią się od innych zawodów amatorskich, w jakich kategoriach można startować, no i co trzeba zrobić, żeby się zapisać, żeby móc po prostu wziąć udział w tych zawodach. No tak, więc tak, zaczniemy od rejestracji. Żeby się zarejestrować na zawodach, mamy taki fajny panel na stronie www.almma.pl. Po lewej stronie jest rejestracja zawodników i tu, po prostu tu trzeba wypełnić w tym panelu swoje dane. Przychodzą do nas te dane i znaczy jeszcze potem tylko opłacić startowe. Co jest ważne, żeby uczestniczyć w zawodach, ważne badania lekarskie i to od lekarza sportowego, bo często się zdarza, że przyjeżdżają zawodnicy, którzy nie mają badania lekarza sportowego. No i nie dopuszczamy ich do walk. Muszą być zaznaczone książeczce z zaświadczeniem, że to jest lekarz sportowy lub poradnia sportowa. Do tego ubezpieczenie ważne, nie może być szkolne i no jest pisowe, zapłacone. Polecam wcześniej płacić, bo wtedy jest 55 zł, a nie zawodów jest 100 zł. To jest kara dla spóźnionych. Musieliśmy tak zrobić, bo bardzo dużo ludzi właśnie zostawiało zapisy na ostatnią chwilę, a to jest problem. To jest problem, bo jak wcześniej się zgłoszą, wcześniej płacą, to rozpiszemy sobie wcześniej walki, zrobimy widełki i tak dalej, a tak to wszystko jest na ostatnią chwilę. Jak robimy wagę o ósmej, to bardzo się wszystko przeciąga, wszyscy siedzą, czekają, a jak wcześniej się zgłoszą, to mamy wszystko gotowe, prawda? Mhm. A przepisy, co do przepisów? Przepisy, odkąd MMA weszło pod Polski Związek Jiu-Jitsu. Przepisy na wszystkich zawodach organizowanych pod patronatem Polskiego Związku Jiu-Jitsu zostały ujednolicone. I ALMA, i Polski Związek Amatorskiego MMA mają takie same przepisy. I widziałem, że tak samo HTK Waza miała takie same przepisy, więc przepisy MMA w całej Polsce powinny być takie same. Kategorie wagowe. W ogóle wszystkie przepisy, łącznie z kategoriami kapazowymi, wszystkie można zobaczyć na stronie alma.pl. Rozumiem. Czyli wszystkie szczegółowe informacje na stronie www.alma.pl. A teraz proszę na koniec rozmowy zaprosić tych młodych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił w MMA do Bochni. No i kiedy te zawody się odbędą? Zawody odbywają się 22 stycznia, to jest niedziela. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam na największe zawody w Polsce Południowej, które odbywają się w Bochni. Na pewno będzie poziom wysoki walk, bo zawodów na zawody jest coraz lepiej. Dla początkujących będzie gala pierwszego, będą walki pierwszego kroku, więc śmiało ci, którzy nigdy nie startowali, mogą wypróbować swoich sił się przeczeć, ewentualnie w tym turnieju zajedzie w SG. No, będzie bardzo dużo chłopaków, którzy naprawdę mają to pokazać i warto przyjść zobaczyć. Ja tylko dodam na koniec, że my również MMA TV pojawi się na tej imprezie, a panu gwarantuję, że nasza rozmowa będzie również bardziej szczegółowa, no i nie przez telefon, a przy mikrofonie i przy kamerze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w takim razie w Bochni. Dziękuję.